Cześć, to Martin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj niezwykle istotne zadanie dla osób, które odczuwają drętwienia i mrowienia w palcach. Szczególnie jeśli chodzi o te pierwsze trzy palce, no chociaż często też drugi, trzeci i czwarty. Za chwilę pokażę technikę uwalniającą nerw pośrodkowy, chyba główny winowajca drętwień i mrowień w obszarze dłoni, chociaż może być różnie. Czasami te drętwienia mogą nie wynikać z nerwu pośrodkowego, tylko mogą wynikać z ucisku na korzenie nerwowe. No, cieść nadgarstka tu już będzie związana z nerwem pośrodkowym, więc jeżeli masz cieść nadgarstka, zespół cieśni kanału nadgarstka, to może być tak, że ta praca, którą za chwilę pokażę, troszeczkę korzyści przyniesie i też przyniesie Ci ulgę. No w przypadku dyskopatycznych problemów korzeniowych, czyli tutaj korzenie nerwowe, za chwilę pokażę, wytłumaczę co i jak, to ta praca dystalna z tymi strukturami także może przynieść Ci korzyści w przypadku drętwiania i mrowienia, jeżeli masz dyskopatię. Pamiętaj, że chodzi o Twoje zdrowie. Tutaj w tym przypadku mówimy o drętwieniach, mrowieniach związanych z uciskiem na korzenie nerwowe czy z uciskiem na struktury, na nerwy obwodowe. I tutaj warto by się było skonsultować z neurologiem, może z neurochirurgiem albo ortopedą. Jeżeli tylko ta praca, którą będziemy wykonywać, będzie pogarszała Twój stan, albo jeżeli to wykonanie tej techniki będzie nasilało dolegliwości, to koniecznie przerwij. Nie rób albo zmodyfikuj, bo może być tak, że będziesz do tego podchodzić, do tego zadania zbyt ambitnie, a tutaj bym powiedział, że czasami trzeba podejść nawet mniej ambitnie. Jedyne, co ambitnego ma być, to regularne wykonywanie tych ćwiczeń. A z drugiej strony, tu ma być niespiesznie, przyjemnie i miło. Pierwsza rzecz to zrozumienie anatomii. Dlatego nie byłem przekonany co do wchodzenia na TikToka, do nagrywania na Instagrama krótkich filmów, gdzie ciężko jest te wszystkie szczegóły i detale wytłumaczyć i zawsze jakaś obawa, że ktoś sobie może jakąś krzywdę zrobić albo z pewnością nie uzyskać jakiejkolwiek pomocy. Bo tutaj niezwykle istotne, jeżeli mówimy o tym, że samodzielnie mamy neuromobilizować, uwalniać nerw, no to trzeba wiedzieć, co to za nerw, gdzie biegnie i w jaki sposób na niego działać. Będziemy się zajmowali nerwem pośrodkowym, który wychodzi z dolnych segmentów szyjnego odcinka kręgosłupa. Więc to jest troszeczkę kabelek. Nie do końca odzwierciedla to, jak wygląda nerw, ale niektórzy tak to upraszczają. Więc dolne segmenty szyjnego odcinka kręgosłupa. Nerw ten będzie wraz z pozostałymi nerwami z plotu ramiennego biegł pod obojczykiem, pod wyrostkiem kruczym i będzie wchodził na ramię. Tutaj wewnętrzną stroną ramienia będzie przebiegał i wejdzie do zginaczy przedramienia, biegnąc za chwilę aż do kłębu i do tej bocznej części dłoni, czyli do tej, gdzie mamy te trzy palce. Podrażnienie tego nerwu będzie dawało mrowienia i drętwienia w bardziej zaawansowanych sytuacjach, nawet w spoczynku, a w mniej zaawansowanych bardzo często jakieś uniesienie rąk nad głowę, może spanie w tej pozycji, może sprawiać, że tu już będzie ucisk na nerw, on będzie zaciśnięty względem wyrostka kruczego. Może być tak, że jakiekolwiek ruchy i skłony do boku będą wywoływały, czy ruchy szyjnym odcinkiem kręgosłupa będą wywoływały te drętwienia, czy jakieś skrajne ruchy nadgarstka. I teraz jak się patrzy na osoby, które mają problemy z mrowieniami i drętwieniami, to widać działalność czy aktywność ich mózgu, ich ciała. Ja to zawsze nazywam mądrością ciała, chociaż jak zaraz posłuchasz, to chyba to do końca mądrość nie jest, że ciało zaczyna bronić się przed drażnieniem. No więc jak bronić się przed drażnieniem tego nerwu? I jak zrozumiesz, jak ciało się broni, to za chwilę będziesz wiedzieć, jak inteligentnie przeciwdziałać temu, co robi nasze ciało, nasz mózg. Bo jeżeli tutaj drażnienie pojawia się przez rozciąganie tych struktur, to co człowiek automatycznie robi? No trochę wychyli głowę do przodu, troszeczkę pochyli na bok i już ten odcinek szyjny kręgosłupa nie jest drażniony. Wydaje się być to mądre. Natomiast nasze ciało ma to do siebie, że jeżeli my będziemy nie używali jakiegoś obszaru, to on się będzie usztywniał. Czyli będzie coraz gorzej. Czyli na początku niewielki ruch jeszcze będzie wykonalny i w końcowej fazie będzie drażnił, ale jeżeli tak pożyjesz w tym stanie, w takiej pozycji, to za chwilę lekkie odchylenie głowy i już będzie te tkanki drażniło. Kolejny obszar to jest ten. No jak tutaj w tym obszarze zabezpieczyć nerw, żeby nie był rozciągany? Ano wystarczy się jeszcze bardziej zgarbić i pochylić i już nie ma drażnienia. Unoszenie ręki, czy to w leżeniu, czy podczas różnych ćwiczeń gimnastycznych, czy podczas spania, naciąga te struktury w tym obszarze. Więc jakie mózg znajduje dla nas rozwiązanie? No to nie unoś ręki, nie wykonuj tych ćwiczeń gimnastycznych, pochyl się i będzie wszystko super.
Nerw pośrodkowy może być też uciśnięty w obszarze przedramienia. Jeżeli masz pracę fizyczną, no to tutaj bardzo często tak jest, że te tkanki zaciskają się dookoła przedramienia, no bo to nie jest tak, jak to często jest w internecie pokazywane, aż do taki kabelek jest. I człowiek ma takie wyobrażenia, że no zobacz, tu są jakieś kości, tam taki płynie kabelek i on musi być luźniejszy. Tenże kabelek biegnie pomiędzy tkankami, pomiędzy mięśniami, jest zatopiony w tych mięśniach, otoczony tymi mięśniami, a jednocześnie, no to nie jest tylko i wyłącznie taki kabelek, bo on w przedramieniu, a później w dłoni oddaje gałązeczki, czyli się rozdziela i wtapia się w poszczególne mięśnie, które unerwia. Więc im bardziej napięte mięśnie przedramienia, sztywne mięśnie przedramienia, sztywne mięśnie dłoni, tym de facto ten nerw jest, i takiego określenia się używa, jest uwięźnięty, czyli jest zablokowany, jest sztywny, a wszystkie struktury w ciele chciałyby płynnie i swobodnie pracować, tak żeby, kiedy ja się wyginam, to żeby w tej sytuacji nie drażnić nerwu. A w Twojej sytuacji, jeżeli masz rzeczywiście uwięźnięcie, to różnego rodzaju gesty, ruchy skrajnego naciągnięcia, no, mogą być nieprzyjemne. I na końcu jest dłoń, no, która też cały czas jest raczej w tej pozycji. Wiele osób odczuwa wręcz to później nieprzyjemnie, czyli wszelkie gesty rozciągające czasami mogą być już powodem drętwienia palców, wykonywanie różnych ruchów, i tych ruchów nie wykonujemy. Cieszę się, że udało Ci się dotrwać do tego momentu, no ale tego typu porada parę minut trwa. Czasami mamy pretensje do lekarza, ja akurat jestem fizjoterapeutą, a nie lekarzem, no, że lekarz na wizycie ma dla nas tylko 3 minuty. Po czym oglądamy 15-minutowy filmik i po 7 minutach już dobra, do konkretów, kiedy to będzie. A to raptem minęło 10 minut. Czyli teraz praktyka. Tutaj, na bocznej stronie szyi, jest początek nerwu pośrodkowego. Więc jeden z elementów pracy tutaj nad tymi tkankami to będzie praca i wydłużanie tych tkanek. Nie szarpanie, nie rozciąganie, wydłużanie. Ważny fragment, okolice nadgarstka, wydłużanie. Czyli posprawdzaj sobie teraz te ruchy. Czyli skłon do boku, miękki, delikatny, do momentu, kiedy jest hop, koniec zakresu i nie robimy więcej. Teraz ten element, dystalny, no może tak nie po kolei, ale ciało nie ma niczego po kolei. Wyginamy nadgarstek, też do skrajnej pozycji, ale takiej optymalnej dla Ciebie, takiej ok, korzystnej, bez jakiegoś mocnego spinania się. Też, bez jakiegoś bólu. Zobacz, ok, to będzie wydłużało te struktury. I teraz, jeżeli jesteśmy w takich pozycjach, w takiej, to i skłon do boku, i wygięcie nadgarstka nie powinno sprawiać problemu. Dlaczego? Bo pozostała część kabla jest skrócona. Teraz jak pozostałą część kabla rozciągać? Jeden z elementów to jest prosta ręka, nadgarstek prosto i odchylenie barku do tyłu. Teraz na tej linii ulegnie naciągnięciu nerw. Znowu, nic złego się nie powinno dziać, kiedy wykonujesz tylko i wyłącznie ten gest. Czyli cofasz bark, staw ramienny, technicznie mówiąc, wykonujesz odwodzenie horyzontalne. I prosty łokieć. Więc jednocześnie zachodzi też rozciąganie tutaj. Skrajna pozycja, do której kiedyś będziemy dążyli, czyli w Twoim przypadku to może być za kilka tygodni, no czasami może nawet dłużej, to jest skłon do boku, obniżenie barku, czyli nad tym pracujemy, skłon do boku, obniżenie barku, cofnięcie barku, odwiedzenie horyzontalne, czyli kość ramienna do tyłu, tu jest naciągnięcie, prosty łokieć i jednocześnie zgięcie grzbietowe nadgarstka. Czyli jeżeli jesteś w dobrej formie i masz nerw pośrodkowy w dobrej formie, to nie powinno być problemem oparcie się o ścianę, odkręcenie się, co spotęguje jeszcze odwiedzenie horyzontalne w stawie ramiennym, wykonanie skłonu bocznego. W Twojej sytuacji może być to niewykonalne i teraz robimy formę mikro, czyli się troszeczkę cofamy. Czyli w Twojej sytuacji może być tak, że staniesz przy ścianie, nie tak wygięte jak ja, tylko przyłożysz troszeczkę palce do ściany i lekko odchylisz głowę, lekko odkręcisz tułów i już będzie mrowienie i drętwienie, co będzie pokazywało, że tego typu pozycja, rozciągnięcie tkanek drażni te struktury. I teraz zachęcam do regularnego, dla każdego to jest, znaczy coś innego, ale kilkukrotnego w ciągu dnia wykonywania tego typu gestów bez wchodzenia w te objawy drętwienia. Czyli możesz sobie odnotować gdzieś w zeszyciku, w kajeciku, że
dobra, jak opieram się ręką i już mi drętwieje, w ogóle jak dołożę głowę, to już jest dramat, ok, odnotowujemy to i teraz zaczynamy nad tymi elementami pracować. Czyli z jednej strony możesz wykonywać powolne skłony do boku bez wchodzenia w drażnienie. Czyli jest tylko wydłużanie tkanek i tak jak ja to robię, co jakiś czas w ciągu dnia, może co 2-3 godzinki, wykonaj 10-15 powtórzeń takich skłonów do boku. Za chwilę 10-15 powtórzeń przy utrzymanym skłonie do boku niewielkim, takie delikatne obniżanie barku. Co będzie sprawiało, że tutaj ten nerw pośrodkowy w relacji szyja-bark, hop, szyja, dół pachowy, przez który przebiega, będzie ulegał rozluźnianiu, uwalnianiu. Te tkanki będą się uwalniały, rozluźniały. Wykonaj też parę takich ruchów cofania ręki, czyli też takiego cofania ręki, nie przy uniesionym barku, tylko przy barku obniżonym, czyli jest lekkie ściągnięcie łopatek, lekkie cofnięcie ręki. Ściągnięcie łopatek, cofnięcie ręki, próba sięgnięcia jak najdalej. Cofnięcie, sięgnięcie. Kolejne zadanie to jest wykonywanie rozciągania, ale znowu do takiej pozycji, w której nie drażnisz tego nerwu, czyli wchodzisz pomalutku, hop, i wychodzisz. Czyli wchodzisz do pełnego zgięcia, dla Ciebie pełnego, komfortowego, no nic nie mrowi, nie drętwieje, super, i wychodzisz. 15 powtórzeń, co 2 godziny taki set i kiedy to wszystko będzie rozgrzane, czyli tu troszeczkę rozruszane, tu troszeczkę rozruszane, tu troszeczkę rozruszane, tu troszeczkę rozruszane, to przymierz się do pracy ze ścianą, czyli można powiedzieć do tej pozycji wyjściowej, testowej, gdzie ja teraz będę powolutku albo odkręcał tu. W wyobraźni mamy ten kabelek, o którym mówiłem i teraz na tej linii troszeczkę wydłużam ciało, tu uwalniam, czyli takie delikatne, powolne skręty wykonuję. To wszystko ma być przyjemne. Nieprzyjemnie to już masz, bo masz mrowienie i drętwienie i dolegliwości bólowe. Więc teraz szacuneczek do swojego ciała, odczuwanie tych swoich problemów i mięciutkie wchodzenie. Wydaje się, że no jak, ale to tak bez szarpania, jak to mówią, bez bólu nie ma zabawy. No nie, właśnie tu ma być bez bólu i bez drażnienia, bo w momencie, kiedy naciągniesz mocno, szarpniesz, będziesz czuć mrowienie, drętwienie, to de facto troszeczkę uszkadzasz ten nerw i nie o to chodzi. Teraz, jeżeli to jest takie minimalne drętwienie się pojawiające, to musisz wyczuć, bo czasami wchodzenie w takie delikatne drętwienie, drętwienie i powrót, nagle się okazuje, że przynosi ulgę. Więc jeżeli to jest bardzo krótkotrwałe, czyli ja naciągam rękę i teraz powolutku zgięcie grzbietowe nadgarstka, tu się odciągam, odkręcam i jeszcze powolutku wykonuję skłon do boku, hop, i pomalutku, i to jest na takim bardzo delikatnym drętwieniu. Jeżeli po kilku dniach, dwóch, trzech tego typu pracy, na takim minimalnym drętwieniu, takim, że o, zaczynają się moje objawy, hop, bo chodzi o to, żeby w jakiś sposób odwrażliwić też układ nerwowy. Tutaj jedna rzecz to jest tak, ja to tak nazywam technicznie uwalnianiem z tkanek, żeby on swobodniej pracował, ale z drugiej strony to jest troszeczkę takie odczulanie układu nerwowego. I hop, powolutku, jeżeli będziesz czuć, że to Ci przynosi poprawę, no to stopniowo zwiększaj te zakresy. 10-15 powtórzeń. Bez nadmiernych ambicji, bo możesz po takiej sesji czuć naprawdę, o matko, zmęczona ta ręka. Dlaczego zmęczona ta ręka? Bo tak jak powiedziałem, przez długi czas pewnie te skrajne zakresy nie były używane, więc w ogóle wykonywanie tych gestów, utrzymanie ręki w tej pozycji może być dla ciała wysiłkiem, więc tu z jednej strony chodzi o uwalnianie nerwu, a Ty możesz czuć, że o matko, styrana ta ręka, jaka ona jest zmęczona, więc daj sobie czas, rób mniej niż więcej, więc może nie co 2 godzinki, a co 3 godzinki, może nie 10-15 powtórzeń, a może 5-7 powtórzeń, no to już musisz dopasować do siebie, bo nie ma obok Ciebie terapeuty, ja jestem tutaj, wspieram radą, ale teraz to Ty musisz przełożyć to na swoje ciało. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz, jak tam praca nad tym, bo to jest naprawdę proste, bez skutków ubocznych, a naprawdę przynosi korzyści.
Dziękuję wszystkim subskrybentom, którzy wspierają moją aktywność. A jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zachęcam, bo planuję tu zostać na dłużej, wspierać Cię takimi filmami przypominającymi, instruktażowymi, uczącymi co i jak, motywującymi, pokazującymi, że warto pracować nad sobą. Działam też z krótkimi filmami, więc jak chcesz takich przypominajek, krótko, zwięźle na temat, to odsyłam do TikToka, Instagrama czy na Facebooka. No dobra, tyle na dziś, do zobaczenia następnym razem. Cześć!